Cześć wszystkim, a więc dzisiaj postanowiłam nagrać kolejnego daily vloga, ponieważ dzisiaj jedziemy na spotkanie. Jest to dzięki Patrycja, więc postanowiliśmy pojechać na spotkanie Seraphim Tour. Tam będzie można spotkać Serafina, Zmianoholiczkę oraz MacAndy, więc bardzo się cieszę z tego powodu, ale też się bardzo stresuję, bo nie wiem, czy będę miała odwagę, żeby podejść, mam nadzieję, bo chyba każdy będzie podchodził, robił sobie zdjęcia, więc ja też chcę tak zrobić, zobaczymy, jak mi pójdzie. Teraz wam pokażę, jak ogólnie wyglądam. A więc, ogólnie myślałam, że się jakoś inaczej ubiorę, ale że jakoś wiecie, bardziej się wystroję, ale ubrałam się tak zwyczajnie, więc mam taką szarą bluzkę z Primarka, spodenki od Justyny, dzięki Justyna, która jest teraz za drzwiami. I takie buty Nike i do tego taką założę tą kurtkę, bo ogólnie pogoda jest zła, będzie padać, co chwilę pada i burza się zapowiada, więc wzięłam kurtkę. A więc tak, teraz wybieramy się właśnie na to spotkanie i zabieram was ze sobą. Jesteśmy już na miejscu i właśnie czekamy na Zmianę, Serafina i MacAndy. Mam nadzieję, że mnie oglądasz i że to właśnie dlatego mówię do tej kamery, a jeśli nie, to masz ze sobą problem. Mam nadzieję, że za chwilę pójdziesz do Serafina i do Zmiany i powiesz im, że no też ich oglądasz, żeby im nie było przykro. Dobra. A więc meetup powoli dobiega końca. Było bardzo fajnie. Rozmawiałam prawie tak, ze wszystkimi, z Serafinem, MacAndy oraz Magdą, więc jesteśmy podekscytowane, jest super. I nie wiem, co będziemy dalej robić, ale się do was odezwę. Ze spotkania i muszę wam powiedzieć, że to był najlepszy dzień w moim życiu. Jestem tak podekscytowana naprawdę. Od momentu, kiedy ogólnie wyszliśmy z tej muszli koncertowej, to nie mogłam się uspokoić. Było mega naprawdę, więc od czego tu zacząć? Najpierw przepraszam za to, że jakość się zmieniała, bo po prostu kamera nie łapała mi ostrości, pewnie teraz też nie łapię, więc za to też przepraszam. Więc raz nagrywam telefonem, raz kamerą. Może zacznijmy od Magdy. Więc Magda jest mega sympatyczną osobą, jest bardzo miła i bardzo mnie to ucieszyło, że mnie kojarzyła, ponieważ Magda niedawno zasubskrybowała mój kanał, więc idąc tam nie myślałam, że mnie będzie kojarzyć, ale właśnie powiedziała mi, że skądś mnie kojarzy i ogólnie Magda jest bardzo, bardzo sympatyczna. Jeszcze pod koniec życzyła mi powodzenia w nagrywaniu, więc to jeszcze dało mi taką mega, mega motywację, więc super naprawdę. Jeżeli chodzi o Andiego, to oglądając jego filmiki, wydawał się bardzo zabawny.
ale nie aż tak zabawny jak był na żywo, bo naprawdę ma mega, mega poczucie humoru. Jest po prostu świetny. Mogliście zobaczyć w filmiku, Magda, tak samo jak i Andy, powiedzieli coś do kamery, raczej do telefonu, ale nieważne, więc to było niesamowite. Naprawdę jestem mega, mega szczęśliwa. Jeżeli chodzi o Serafina, to Serafin spóźnił się z godziny, coś takiego, plus minus godzina, ale był i naprawdę było super. Czekaliśmy na niego i też był mega zabawny. Chyba nie było momentu, kiedy byśmy się nie zaśmieli, kiedy on coś powiedział. Ogólnie mogę zaliczyć ten dzień do najlepszych w moim życiu, więc to wszystko jeszcze musi do mnie dotrzeć, bo w 100% nie dotarło. A więc tak, ja byłam na spotkaniu taka niestety trochę wstydliwa, cicha, bo niestety jestem taka, kiedy poznaję nowe osoby, ale wydaje mi się, że jeżeli będzie okazja, żeby spotkać ich jeszcze raz, to już nie będę taka wstydliwa, ale tak. Więc pozdrawiam Magdę, Andiego oraz Serafina oraz wszystkich, którzy tam przyszli. Było naprawdę super, super spędzony czas, więc ja teraz będę już szła. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. Był krótki, ale wybaczcie mi to. Więc widzimy się następnym razem i żegnam się z Wami. Pa, pa!